No witam, we wtorkowy poranek. Na razie zaciągnięte niebo jakimiś takimi mgłami, chmurkami, ale słońce się przedziera, bo widać, że się troszeczkę odbija na niektórych drzewach zza bloku. Także może będzie później lepiej. No zobaczymy. Idę sobie zrobić raz kawę, a po kawie to mi wróci głos i wszystko mi wróci. Po prostu zacznę to normalnie żyć. No. I teraz Was serdecznie witam we wtorek rano. Witam Was o poranku. No i czas na śniadanie. Nie wiem, jak te jajka dobre będzie. Jeszcze nie jest, jeszcze jest płynne. No już się wystraszyłam, że mi się na twardo zrobiło. Dwa jajusia, dwie parówki tym razem. I sałatka, pomidor, cukinia, ogórek zielony i troszkę sera. No. No i oczywiście oliwą. Dzisiaj to nie mam tutaj majonezu, tylko jest oliwa, z oliwek. A tutaj mam chrzan i troszeczkę majonezu, właśnie wymieszany chrzan z majonezem, żeby to troszeczkę tłuste było. Znaczy, żeby, bo sam chrzan nie jest tłusty, a żeby się fajnie wchłaniało wszystko, no to troszeczkę tutaj majonezu dałam. No, jeszcze mam tutaj herbaty trochę ziołowej. I to tak. Na razie... Co na razie? Na razie będę jadła, a potem się Wam pokażę i kartka z kalendarza. No, teraz już wcinam, wcinanko moje. No, już pysznie to wygląda i pysznie smakuje. No, witam Was serdecznie w nowym dniu. Jak widzicie, jestem już pomalowana, czyli już kolorki mam, już wracam do żywych. Znowu wierci sąsiad, myślałam, że już skończył wczoraj. Muszę zamknąć balkon. No i po prostu już jestem po kawie. Zaraz mam kartkę z kalendarza, przeczytam. No a rano, tak wcześnie rano, no wiadomo, że wcześnie rano nie wiercił. I tak jakoś miałam taką nadzieję, że będzie cisza i spokój i nawet zapomniałam o tym, że on tam wczoraj wiercił. No ale widocznie no, w jeden dzień się tego nie da zrobić, co tam robią. Nie wiem, co tam robią, nie interesuje mnie to, nie moje mieszkanie, nie? No ale niezbyt fajnie, jak tak się wierci i wierci. No my zaraz z Wiki wychodzimy, chyba okno też zamknę. No, tyle idzie wyciszyć, więcej się nie da. My zaraz wychodzimy z Wiki na cmentarz do mojego taty. No, do mama z tatą razem są. No, ale tym razem idziemy tak zwłaszcza do taty, bo ma dzisiaj 15. rocznicę śmierci. Idziemy mu poświecić, pomodlić się troszeczkę. No, jakbym miała bardzo gdzieś daleko ten grób od rodziców, to bym tam nie szła tak. No, a tak często, czy w ogóle, wiecie, na każdą okazję, bo nie zawsze jest taka możliwość, ale że mieszkam tutaj niedaleko, no to czemu nie? No to mogę iść i tam ich odwiedzić. Także przejdziemy się z Wiki, a potem mięso już mam upieczone. Mam udka dzisiaj, kupiłam wczoraj udka w stokrotce, a słyszałam, że ze stokrotki są dobre udka. Takie, wiecie, nie byle jakie jakieś, nie wiem. Zobaczymy, czy one rzeczywiście w smaku będą dobre, są dosyć duże, a to im też tak dobrze nie wróży, no bo jak są takie duże, no nie wiem, czy teraz takie duże kury same z siebie rosną, chyba raczej nie same z siebie, tylko czymś są takim karmione, nie? No, ale nie mamy możliwości zakupu jakichś takich, wiecie, kurczaków od gospodarza czy coś, nie? Co bym wiedziała, że na przykład normalnie ziarnem zwykłym tam, czy na tym trawką się tam żywi, czy co. No więc kupuję takie, jakie są dostępne u mnie w sklepach. No bo to tak czasami niektórzy mówią, że mają, że te kurczaki to mają pełno tych antybiotyków i czegoś innego. No w każdym mięsie teraz podobno jest dużo tej chemii i w ogóle. No ale na to już nie mamy wpływu, co się kupuje i co tu jest w pobliżu. Gdybym gdzieś na wsi mieszkała, to bym mogła se sama nawet uchować. Chociaż nie wiem, czy bym była w stanie potem to zabić. No, ale to już tak od gospodarza jakiegoś, co się zna, to już inaczej, nie? A tak to wiadomo, że to wszystko przeważnie jest z wielkich hodowli, no.
Także podobno są te z tej ze stokrotki są lepsze niż gdzie indziej, to zobaczymy. No i to tak, no i to tak, i to tak. No teraz Wam zaraz przeczytam kartkę z kalendarza, no i sobie pójdziemy. Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu się wybiorę na tą działkę, że nie będzie za późno, po prostu utko jest zrobione, tam ziemniaki, surówka czy papryka czy coś, to nawet jakby mnie nie było, to mąż sobie może zrobić, a Wiki też będzie w domu chyba potem, a poza tym nie wiadomo jak ten mąż dzisiaj mój znowu wróci, bo wczoraj przyszedł, kurczę, chyba koło siódmej, po siódmej już było, jak przyszedł z pracy, no to tak wiecie, tak i potem pilnować obiadem, żeby było tak, żeby do podania pod nos, jak to się mówi, nie? No, także no zobaczymy, ja spróbuję wykorzystać czas i pójdę na tą działkę. Tak niby tam jest słońce, ale takie jakby troszkę zamglone to niebo takie, że to słońce nie jest takie, nie, wiecie, nie świeci tak mocno, intensywnie, tylko takie jakby zamglone jest. No zaraz Wam pokażę i będę czytała kartkę z kalendarza. Wiem, że śmiesznie wyglądam, bo mi ciągle oczy uciekają na ekranik, a nie do tej kamerki, gdzie powinnam patrzeć. Tym bardziej, że ta kamerka jest na dole mojego aparatu, a powinna być wyżej, wtedy się lepiej patrzy. Bo jak mam odwróconą, jak Wam nagrywam wieczorem, to mam lustro podstawione, to już mówiłam Wam, żeby mieć jakiś podgląd, czy tam się w ogóle mieszczę w tym kadrze, no to nagrywam tym lepszym aparatem, tym zewnętrznym, na zewnątrz co jest. I to on jest właśnie, ten aparat jest u góry tego komórki. No a po przeciwnej stronie, na dole komórki jest wewnętrzny. Ten, z którego się teraz nagrywam. No i dlatego to tak może śmiesznie wyglądać, bo automatycznie człowiek patrzy na ekranik, a nie na tę małą dziureczkę, co tutaj jest, której prawie wcale nie widać. No. I to tak, jeszcze dużo czasu upłynie, zanim się nauczę w ten punkcik patrzeć. No już z tym drugim aparatem nie mam takiego problemu, no bo do góry się bardziej patrzę. No dobra, to teraz już o tym patrzeniu dosyć. Teraz Wam zaraz przeczytam kartkę z kalendarza i pewnie jakieś migawki z drogi Wam pokażę. Może będziemy szukać jesieni, chociaż tak specjalnie to ja nie szukam tej jesieni. Ale pewnie po drodze ją samą znajdę. Albo ona znajdzie mnie. No, dobra, to na razie. A tak wygląda nasze niebo dzisiaj. Są takie niby małe chmurki i to właśnie one robią takie zaćmienie tego słońca, jakby to można powiedzieć. Że to tak intensywnie nie świeci. W mieszkaniu jeszcze jest zimno, bardzo. Jestem cała zmarznięta. Na dworze podobno jest 18-19 stopni. Jedna aplikacja nawet pokazuje 20. No, ale zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. Na pewno tam jest cieplej niż w mieszkaniu, bo jak słońce przygrzeje, to tak jest cieplej człowiekowi, a w mieszkaniu jeszcze mi słońce nie świeci. No, muszę to nagrywać jaki tam wiatr jest, że to się samo mi obraca. Muszę nagrywać za okna, za szyby, żeby nie było słychać tego wiercenia. No. No i przy okazji nie słychać tych szumów, które zawsze przeszkadzają, nie? Pytałam się wczoraj o taki mikrofonik w sklepie takim Media Expert chyba. Wiecie, taki mikrofon, taki, co bym mogła przypiąć sobie, ale nie byłby na kablu, nie? No, to mi pani powiedziała, że takich to raczej oni nie sprzedają, to by trzeba sprowadzać, a poza tym to jest bardzo droga rzecz, mi powiedziała. Także dziękuję, że mnie tak podsumowała, nie? Ja się nie pytałam, jaka droga, chociaż byłam ciekawa, ile kosztuje, ale chciałam wiedzieć, czy tam w sklepie można coś takiego kupić. No, ale niektórzy to tak się zachowują, jakby te sprzęty w tym sklepie należały do nich. No, dobra, teraz czytam kartkę z kalendarza. Na 8 września, środę, świt był o 5:23, a zmierzch będzie o 19:43. Imieniny obchodzi Adriana, Maria i Radosław. Przysłowie: gdy narodzenie Maryi pogodne, to będzie tak 4 tygodnie. Gdy w siewną jest błękitnie, wtedy przepięknie wrzos zakwitnie.
jak Najświętszej Marii Panny urodziny, takie też i imieniny, czyli 15 września. A nietypowe święta to Dzień Dobrych Wiadomości, no to jest dobra wiadomość, nie? Potem Dzień Marzyciela, też fajne. Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji, Światowy Dzień Fizjoterapii i Światowy Dzień Wellbeingu. Wellbeingu, nie wiem jak się to czyta. To rozszerzę to wszystko wieczorem w kuchni, bo sobie muszę poczytać, bo nawet nie wiem co to jest ten wellbeing. Coś tam, coś zdrowotnego, ale dokładnie nie wiem. No i cytat dnia. Kobiecość odnajduje siebie w odbiciu męskości, podczas gdy męskość potwierdza się przez kobiecość. No i to powiedział Jan Paweł II. I to by była kartka z kalendarza. Powiem Wam, że bardzo mi się ten widok z okna podoba. Te moje kwiaty, ta zieleń za oknem, drzewa, ta piękna trawa, łąka właściwie, bo to nie jest trawa, tylko taka łąka, ale jest i tak zielona, coś tam kwitnie. Także bardzo mi się ten widoczek podoba. I jeszcze to niebieskie niebo do tego, no to już super. Według mnie działa to kojąco. Nie wiem, jak Wam, czy Wam się już ten widok nie znudził tak codziennie rano, no ale mnie nie. Gorzej by było, jakbym musiała patrzeć bez przerwy na jakieś bloki. A tak, tak jest fajnie moim zdaniem. Napiszcie najwyżej, co myślicie o tym. Może kartkę z kalendarza tym razem, znaczy nie tym razem, tylko od następne razy na innym tle czytać. Może chcecie coś innego widzieć, a nie tą zieleń za oknem, widok za okna, nie? No, to dajcie w razie czego znać. To ja po prostu poczytam, średnią wyciągnę, no i zobaczę, czy się dostosuję. No to na razie. No i idziemy już z cmentarza, idziemy sobie polami, bo gorąco jest, znaczy się cały czas szliśmy sobie w cieniu, a teraz już wyjdziemy na takie słońce już. Tu już na polach wszystko pozbierane ostatnio było. Już zaczęła trawka obrastać znowu. No i tak się jesień powoli robi, nie? Późne lato. I tak tydzień pogody, nie wiadomo co zrobić, czy latać na działkę, czy latać zbierać zioła, czy co. No u nas jeszcze będzie odpust teraz chyba na tam w tej parafii, co jest cmentarz, a jak byłam zobaczyć, teraz byliśmy na tym cmentarzu, to tak doszłam do wniosku, że trzeba by umyć ten nagrobek, bo zakurzony strasznie i to tak jeszcze jak potem stoją znicze, to woda z tego leci i wygląda to okropnie. Muszę zobaczyć, bo tu chyba jest głuk. Ale nie wiem, czy tam jest dojście do niego. A to jest głuk? To chyba nie jest głuk, to jest coś innego. Tam dalej chyba. Bym nie musiała tam tak wchodzić głęboko w pole, bo tam nie byliśmy dzisiaj. No bo idziemy z cmentarza pić się w jakiej chce. Nie wzięliśmy sobie wody.
No i to tak. Dobra, na razie będę kończyła. Wiki tam za mną jest. No tam dalej zaraz jest budowa domu jednorodzinnego i tam już słychać głosy. To nie będę nagrywała. No, ale chciałam pokazać tutaj z pól, jak tu wygląda teraz na polach. No i obróciłam na drugą stronę. Tak. I teraz mogę tutaj nagrywać. Jak ładnie. No taki już krajobraz już jest taki późno letni, nie? Żeby nie powiedzieć wczesno jesienny, chociaż wszystko jeszcze jest zielone. No. Tak dla uspokojenia nerwów, to na takie widoczki popatrzeć, to jest przyjemnie. No. Tutaj sobie domki budują, też bym tak chciała. Tylko że podejrzewam, że on tutaj teraz jest w polu, ten dom, a za chwilę będą budować tam dalej. I już nie będzie widoku na tamto. No ale zobaczymy. O, tamte kasztany, nie kasztany. Co to jest? Orzechy. Jeszcze widzę, na drzewie są. To jeszcze nie ma co chodzić zbierać. No dobra, to tak z tym widoczkiem was tutaj zostawiam i idziemy dalej. No jak się możecie domyślać, idę sobie na działkę. Jest popołudnie, no bo byłam na tym cmentarzu, także troszkę to trwało, no ale jeszcze idę sobie na działkę. No może tam coś przez godzinę zrobię, albo co, godzinę, dwie zobaczę, może sobie posiedzę też troszeczkę, bo tak ładnie grzeje słoneczko. No. Nie pokazuję wam się teraz z drugiej strony, dlatego że i tak jestem pod słońce. To i tak bez sensu by było, to lepiej te widoczki. O, jak pięknie. Niebo takie fajne. Chmurki, jeszcze tutaj mamy dosyć zielony las. Także już wbrew temu, co wszyscy ciągle ogłaszają, że jesień, jesienne ozdoby i ten. Ja i tak wam dzisiaj pokazywałam jesienne ozdoby w tym z Homendiu, ale no po prostu ten sklep pokazywałam. No tam mi się bardzo podobały te sowy, te kubki, no ale to już wiecie. No i tak sobie idę, jeszcze motylki, jeszcze świerszcze cykają, a słońce to mi grzeje jak nie wiem co. I tak już jestem teraz inaczej ubrana niż jak byłam na cmentarzu. Przebrałam spodnie na spódnicę, bluzkę cieńszą sobie ubrałam i jeszcze mi jest za gorąco. No, no i tak się na działce potem przebiorę do roboty, bo nie będę w spódnicy tam nic robić. Ale jak weszłam tutaj do cienia, to już jest chłodniej, wiecie? No te słońce ma taką moc, tak grzeje, a w cieniu już nie jest tak ciekawie, tak cieplutko. No wiadomo, tu ktoś buta zgubił. Albo po prostu wyrzucił ktoś do lasu i jakieś zwierzę przetargało na z powrotem. Wyrzuciło to z lasu. No. A fajnie pachnie znowu lasem. Ja uwielbiam ten zapach. Superowo. No. Mąż dzisiaj też znowu długo pracuje. Właśnie z nim rozmawiałam. Także Utko w domu jest. Obiad w domu jest, a może jak samochodem, bo już ma samochód firmowy z powrotem, to może przyjedzie po mnie na działkę, może usiądzie na kawkę troszkę na łonie natury. No, idę zobaczyć co tam. Już widziałam, że moja sąsiadka, koleżanka jechała rowerem. Nie, by się też tak rower przydał właściwie. Żołędzie spadają. No i też tam coś z nią zagadam potem. Zdaje się, że ten mój sąsiad też jest, bo widzę tył samochodu. Jak jest jasny samochód, to jest jego żona, a ciemny to on, a jest ciemny. Ciekawe, czy coś mi będzie gadał. No zobaczymy. Coś tam się dzieje w lesie, to znaczy się te odgłosy takie są,
albo jakieś zwierzaczki, albo co. Tutaj nie wiem, czy nie będziecie widzieli, taka nić gruba z drzewa jest, ale to wygląda jak ta, jak z pajęczyny taka nić. Takie grube babie lato, ale pewnie tego nie będziecie widzieli. Gdzieś tutaj tak. No tam w lesie co, spadają te żołędzie, ptaki też latają, to coś tam zrzucają. No i takie odgłosy są. Dobra, to ja idę dalej, a najwyżej potem na działce się jeszcze odezwę. No, jestem na działce już właściwie, to zaraz będę szła do domu. No, tutaj moje zbiory są. Na łódź uciekłam, bo mi się tam kładła. A tutaj mam cukinie, ogórki. Ten pomidor podejrzewam, że on jest chory. Ale to może być też brudne, chociaż chyba nie. No, ale zobaczymy. W ogóle to zaraza jednak mi weszła na niektóre pomidory. I podejrzewam, że niektóre zanim zdążą dojrzeć, to też coś im zaszkodzi. Nie wiem, czy mogę zielone pomidory, czy one mi dojrzeją potem, czy nie. No bo tam jest takie wielkie te serce. Wygląda naprawdę jak serce ten pomidor. No a krzaki już są, jak widać, suche. I nie wiem, czy to dojrzeje, czy to lepiej zebrać. Dajcie mi znać, jak ten, bo ja nigdy jeszcze nie miałam aż tak zrujnowanych krzaków. Tak suchych. Przeważnie to zdążyłam pozbierać owoce. Chyba raz miałam tak, że nie było już wcale liści, tylko pomidory wisiały, czerwone nawet. Ale to widocznie wtedy może zarazy nie było, ja nie wiem. Parę ogórków zebrałam, ale tam jeszcze jest troszkę mniejszych, więc myślę, niech one sobie jeszcze dojrzeją. Jak przyjdę, będę to likwidować, to wtedy je pozbieram. No i to taka robota z tym wszystkim. Papryki nie zdążyłam podwiązać, bo dzisiaj się za co innego zabrałam. A są takie dosyć fajne te papryczki. Nie wiem, czy sobie jakąś nie wezmę. Chyba sobie jedną wezmę, z taką największą zieloną. A pokażę wam, czym ja się dzisiaj zajęłam. Oprócz tego, że byłam na klachach. Ale o tym wam później powiem. Jak pięknie tak ta zieleń, nie? Pięknościowo. No. Tak, tutaj się dzisiaj zabrałam za to. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to wczoraj, czy kiedy, jak to byłam, wyglądało. Powyrywałam, przekopałam, ale to jeszcze będę wybierać później, te drobne. Ale już tu przynajmniej jest przewiew. Powycinałam te iryski, bo one już nie muszą być. Także troszeczkę tutaj powietrza się zrobiło. Tutaj mam tą hostę. Już też ma trochę więcej powietrza i światła. No, fasolka też już będzie do likwidacji. Cebulki powyciągane, dawno już powinny być powyciągane. Tu mi urosła taka fajna znowu ta, no, melisa. Też będę ścinać, żeby nie szła mi znowu na kwiat, nie? Bo ona potem tak drobnieje. Selerki poobierałam, bo dużo było suchych liści. Tu strasznie dzisiaj już rą komary. Zaraz stąd idę. A cukinię poprzekładałam. Tak, wyplewiłam między nimi. Także troszkę więcej tu jest przestrzeni, powietrza. I w ogóle tamten pomidor też już jest do niczego. A jak ostatnio byłam, był jeszcze zieloniutki. Także no, dużo zbiorów to ja w tym roku nie miałam. Ale za to mi ładnie kwitną dalie. No jutro się też tu wybieram. To może coś więcej tutaj porobię, żeby w tym kwadracie tutaj przynajmniej zrobić, żeby od ścieżki ładnie wyglądało, bo to już jest połowa sukcesu. Tu też poucinałam te liliowce, te pełno muszek lata, pełno komarów, bo je, wiecie, naruszyłam ich domek, nie? No, dużo liści już z róży jest, choruje strasznie, no ale z tego co słyszałam, to o tej porze to już nie ma co je pryskać, po prostu one i tak już spadną. A nie chcę za bardzo pryskać. Tu góry są jeszcze fajne.
Nie wiem, czy sobie jakichś płatków nie pozbieram, bo tu chyba już obleciało. No, a chciałam sobie pozbierać jeszcze na herbatki, bo ja dużo już użyłam znowu z tego, co tam pozbierałam. Teraz już są takie wilgotne, a pachną jak nie wiem co. No, także dzisiaj tutaj to zrobiłam. Tak, z grubsza to te chwasty powybierałam, tutaj jeszcze przekopałam i tak troszeczkę powybierałam, ale jeszcze nie wszystko. No mam nadzieję, że jutro będę miała jeszcze czas tutaj przyjść. No. Tutaj z tej strony nic nie robiłam, te ogórki trzeba będzie zlikwidować. Tutaj różyczka mi kwitnie. Będę musiała to obciąć gdzieś tak, bo 3/4. Bo za wysoko mi poszło, nie chcę, żeby to tak szło wysoko. No i tu oczywiście, tu to jest normalnie, tu by można kosić. Ale mam tutaj dużo mięty. Będę ją też ścinała. Za tą stronę też się wezmę, najpierw muszę za tamtą. A tutaj mamy dalię, ale tu jest jeden, jedyny, normalny ten mieczek. No, niech sobie tutaj kwitnie. Tak. Tam jeszcze mam drugi rodzaj mięty. No za to też mam nadzieję, że mi się uda zabrać jeszcze w tym tygodniu. No bo jak się już człowiek zabierze, to już się robi. Jak taran, nie? Dzisiaj bym więcej zrobiła, ale byłam na klachach. No. Tak, tak chodzę tutaj, ale tam jest pięknie. Zielono i w ogóle. No. Za chwilę Wam się jeszcze pokażę, ale najpierw muszę pozbierać jeszcze te, jak one się nazywają, jeżyny, ile tam jeszcze mi się tam nazbierało, no i się przebiorę. No dobra, pokażę Wam się, jak wyglądam, nie, tylko proszę się nie wystraszyć. No, chciałam się Wam pokazać, jak wyglądam, jak, wiecie, jak się schylałam, to te włosy to mi tak stały, także wyglądałam, teraz troszeczkę się już ugładziły, wilgoć już zaczyna być. No i chyba słyszycie, jak pięknie cykają te świerszcze. No ja tam się dzisiaj troszkę narobiłam, 10 tysięcy kroków już mam ponad zrobionych dzisiaj. Jeszcze tam to pozbieram i lecę do domu, bo mąż mi dzwonił, że jak jechał z pracy, jechał koło jakiegoś lasu, no i mi bardzo dużo grzybów podobno przywiózł, także jeszcze mnie będzie czekała robota z grzybami. Ciekawe do kiedy. No, jak będzie ich za dużo, to będę musiała zostawić też na jutro, ale jutro też mam zaplanowane. No i widzicie, jak to jest, jak sobie człowiek coś zaplanuje, to tak potem jest, nie? Ja się tutaj przebrałam, pokażę Wam, jak jestem ubrana na działce po roboczemu. Ta bluzka, tą bluzkę lubię, ona jest taki t-shirt, ale to się do wszystkiego nadaje. Teraz akurat jest jako strój roboczy. Takie spodnie getrowe, właściwie getrowe, overall to się kiedyś nazywało, nie? Dres. Takie spodnie, skarpe ciuszki i butki pełne, bo jak wchodzę w te chaszcze tam, to żeby mnie tam za bardzo nie pogryzło. No, także poubierana, a i tak mi mrówka wlazła pod nogawkę, a w ogóle to jestem pogryziona niemiłosiernie. Gdy przyjdę do domu, to chyba będę tarłem się będę, wiecie, tarła. Bo i na plecach, i wszędzie, na dłoniach, wszędzie czuję, że jestem pogryziona. Tutaj tak jakoś jaśniej, nie? Popatrzcie, już się zaczyna przebarwiać, piękne kolory się zaczynają robić. No, a ja już się zbieram, bo jest po 18, właściwie 19 jest, to muszę szybko pozbierać to, co tam jest do pozbierania jeszcze. No i przebrać się i lecę do domciu. No i już się przebrałam. Zapomniałam sobie pomadki wziąć, ale tylko błyszczykiem się zrobiłam, bo ja nie lubię mieć takie suche usta. No, jestem już ubrana, gotowa do wyjścia w mojej kiecy. Teraz to już jestem tak ubrana. O, no tło niezbyt dobre sobie wybrałam. O, tak. No i idę do domu. Wiki mi przesłała zdjęcie grzybów. I mam dosyć, bo jestem już zmęczona, a się okazuje, że tam jest masa grzybów do przerobu. Jestem ciekawa, czy tam nie ma jakichś trujaków. Bo kiedyś mąż mi nazbierał pełno grzybów, się potem okazało, że
większość była do wyrzucenia. No. Zobaczymy, co to tam jest. No, on niby się zna na grzybach, a mi poprzynosił wszystkie akurat wtedy trujaki. Nie wiem. Może mi coś chciał przez to osiągnąć. Nie wiem. Dobra, teraz się zbieram, biorę moją siatkę i idę do domu. I zamiast się zebrać za montaż, coś zjeść, to pewnie będę się musiała bawić z grzybami. Mam nadzieję, że Wiki z mężem coś tam robią, coś obierają z tymi grzybami. Będę musiała do suszenia dać. Część do suszenia. Zobaczymy. No, do suszenia bym chciała też i zamrozić. Pewnie coś na jutro do obiadu albo co. No zobaczymy, co tam będziemy z tego robić. Muszę najpierw przyjść, zobaczyć, jak to w ogóle wygląda, bo tam znawcą grzybów nie jestem, ale zbieram to, co znam. Jakiś podgrzybek, borowik, kozak, maślak. No. Innych nie zbieram, bo nie znam. Także wiecie, kiedyś nazbieraliśmy pełno, myśleliśmy, że rydzów, a się okazało, że to były same trujaki, nie? Ale na szczęście sąsiad z działki nam właśnie, bo się go zapytaliśmy, żeby nam zobaczył te grzyby, się okazało, że większość było do wyrzucenia. No, czasami tak bywa, nie? No. Także zbieram tylko to, co znam, no i zobaczymy, co to tam ten mój mąż nazbierał ze swoim kumplem. No, to na razie. No, chyba już zachód słońca. Jeszcze nie powinien być. A może już był zachód. Jest już po zachodzie, no. Bo zmierzch ma być za 15 minut. Tak, a ja wychodzę z działek. Z terenu działek i idę do domu. No i w domu mam taką niespodziankę. Wygląda na to, że są jednak jadalne te grzyby. Tu chyba kozak to jest, nie, Wiki? Ja nie wiem, ja się nie znam. Z tą nóżką. Wiem, także zaraz tutaj będę musiała się za to zabrać do suszenia. No zobaczę, jak to się to pokroi. Część się wysuszy, część się zamrozi. Jak to w ogóle będzie się nadawało, bo Wiki mówi, że coś tam jest robaczywe. To będziemy zaraz patrzeć. No, tak, że mój stół, co mam, zawsze nagrywam, to wygląda teraz tak. No, witam Was serdecznie. We wtorkowy wieczór. Właściwie już, jak widzieliście, miałam trochę roboty z tymi grzybami. No i dlatego przychodzę późno, bo musiałam z nimi zrobić porządek. Część mi się suszy, ale tak niedużo, no tyle, ile mi się zmieściło na suszarkę do grzybów. A pokroiłam to, bo one były niektóre takie dosyć mokre, takie naciągnięte wodą. Także trzeba je było na plastry pokroić, żeby się suszyły. Ja właściwie to nie suszę tak, żeby całe kapelusze suszyć, tylko kroję zawsze na plastry. No, żeby mi to się jednak zdążyło wysuszyć, a nie spleśnieć, nie? No, a tym bardziej, że u nas kaloryfery jak na razie jeszcze nie grzeją, bo czasami jak grzały kaloryfery, a żeśmy byli na grzybach, no to też poukładałam sobie na tacce, tacka na kaloryfer i to się tam suszyło, a na razie jeszcze kaloryfery nie grzeją, więc trzeba... Tak to by, one by mi po prostu nie wyschły. Muszki by może latały, spleśniałoby, a by nie wyschło. No. Tak, co chciałam powiedzieć. Ach, bo mnie, wiecie, rozproszył zegar, bo myślałam, chciałam popatrzeć na zegar, która godzina, a tam jest 20... 20 po 6 było. A sekundnik jak obszedł, to już jest teraz 23. Jakoś przyspieszył i zaczęło mnie to denerwować. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. No, tych grzybów naciechałam tak, żeby w kostkę było, no to jest 2,5 kg.
już są zamrożone. To znaczy się tak w małym pudełku sobie odłożyłam na jutro na sos grzybowy do mięsa, także z grzybami, nie? A resztę sobie dałam do zamrożenia. No, w dwóch workach, no ale ja potem po prostu worek otwieram i biorę tyle, ile mi jest potrzeba. A jest to w kostkę pokrojone, bo były duże, widzieliście, że duże były te grzyby, to je w plastry kroję, a potem w kostkę. No, także nie ma źle. Grzybów mam nadzieję na święta już będą, bo i się suszą, no teraz wyłączam na razie, bo to bardzo szumiało. Nadgania ten zegar teraz. Ja nie wiem, co mu się stało. W każdym razie troszkę na suszarka pełna, no to będzie troszkę suszonych i dużo zamrożonych. Mam nadzieję, że jeszcze pojedziemy na grzyby. To będę jeszcze mogła jakieś podgrzybki suszyć albo coś, bo to były wszystko koźlarze. No, także na święta będzie. No, ja wam jeszcze tam mówiłam wcześniej o kubkach z Homentiu i tak dalej, ale bo tam dołączyłam ten filmik z Homentiu, ale jednak go na razie usunę, nie będzie w dzisiejszym odcinku tego filmiku, bo vlog by był za długi i po prostu ja go jutro dołożę do vloga, no bo dzisiaj mi się dużo ponagrywało i tak nie wiadomo, co tam uciąć. A jeszcze z tymi grzybokami i tak dalej, także po prostu ten filmik z Homentiu będzie jutro, a dzisiaj będzie bez tego, bo i tak jest dosyć dużo materiału, także a po co potem taki, bo potem bym miała z 50-minutowy albo dłuższy ten film, to po co, nie? No. Herbatkę sobie zrobiłam, tą nawódź z ogródka to widzieliście, mam tutaj parę owoców róży z ogródka, ten aronię już ususzoną, już wyciągnęłam z suszarki, mam cały taki słoik jak z majonezą, ten 700 ml, nie? To mam ususzonej aronii, no tutaj sobie trochę dałam, płatki róży, troszkę nawłoci, ale już tej suchej, bo tam jeszcze mam wazonię, którą będę musiała pociachać i schować po prostu. No i tak sobie tutaj dałam tego i mam nadzieję, że już będę mogła sobie, że to się już zaparzyło, że już tam coś tam oddało, nie? Ja i tak teraz wypiję jeden kubek, a potem dopiero będę sobie dolewała, to jeszcze w razie czego ta druga część mi się jeszcze też zaparzy i te właściwości przejdą. No. Tej, jak one się nazywają? Jeżyn to tak pozbierałam troszkę, ale tylko troszkę, bo się tam szarawo robiło, a co rękę wsadziłam, to jakaś pielęczyna była, także wiecie, tam pozbierałam parę tych owoców, w końcu je zjadłam i przyniosłam tylko trochę róży, owoców róży. No tutaj mam tak troszkę owoców róży, także wiecie. No. To tak tylko na razie przyniosłam tak na takie spożycie na teraz, bo ona jeszcze powinna dojrzewać tam. No już jest czerwona, ale tak sobie myślę, niech ona na tym krzaku tam jest, na tej róży jak najdłużej, nie? Żeby te słońce, brała ze słońca to, co potrzeba. Rozpraszam ten zegar i denerwuje mnie to i nie wiem, dlaczego to się tak stanie, bo jakby była bateria słaba, no to by stał ten zegarek, a nie stanął o 6:20, a teraz zaczął chodzić i idzie dookoła i przyspiesza. No, także nie wiem. Nie wiem, co jest grane. Słyszałam o takich przypadkach w przeszłości, w mojej rodzinie, także wolałabym nie wiedzieć, o co tu chodzi. No, mam nadzieję, że wszystko będzie ok, że to tylko taka moja chora wyobraźnia. No, co ja bym jeszcze wam powiedziała? W sumie na tej działce, jak wam pokazywałam, byłam u tej sąsiadki troszkę pogadać, kawkę sobie wypiłyśmy. No, mój sąsiad tam kosił, to chyba było słychać. Pokosił, no i potem już była cisza. No, a jak ja już przyszłam od tej sąsiadki, no to jego już też nie było, także mogłam sobie. Wcześniej też sobie mogłam tam czyścić. W każdym razie on mi tam nie przeszkadza, nie?
No, ale już go tam nie było. A ja potem kursowałam z tymi chaszczami tam i z powrotem na kompostownik i znowu z powrotem. Dużo mi, wracając do tych grzybów, to dużo odpadów było, dlatego że też dużo było fajnych, suchych i bez nierobaczywych grzybów, ale część była tak mokra albo robaczywa bardzo, więc mam taką siateczkę tych grzybów. No i stwierdziliśmy z mężem, że po prostu to wyniosę na działkę i rozdrobnię to i pod tym, pod sosną sobie po prostu na tym trawniku, podleję sobie trawnik tym, bo mąż widział taki w internecie, jak facet sobie po prostu taką grzybnię, bo tam grzybnia przecież, nie? Tylko że on to mieli w maszynce, ja sobie myślę, co tam będę się bawić w maszynce jeszcze z robalami, nie? Jak tam niektóre są robaczywe. No to po prostu ja jakoś zgniotę tam na działce, jakoś pociacham, to zobaczę. Może po prostu też dam to do wody i potem tym podleję cały ten trawnik tam, gdzie jest sosna. To może na przyszły rok nam jakieś grzybki wyrosną, nie? To w sensie nie jakieś tam, tylko takie właśnie, takie koźlarze. Jest tam sosna, no to wiecie. Pod sosną też rosną, nie? No to zobaczymy. Mój mąż tak już kilka lat do tyłu chciał tak robić. Nawet chciał kupować grzybnie, żeby nam tam po prostu grzybki na ogródku rosły. No choćby trochę tych grzybków pod tą sosną, jakby tak rosły, to wcale by źle nie było, nie? No tam jest też i mech. Trawa tam, więcej tam jest mchu niż trawy, bo takie troszkę zacienione, tak nie dochodzi słońce do ziemi tam. No bo tam te sosny są i krzewy i w ogóle. Także może by tam te grzybki fajnie urosły. Zobaczymy, nie? Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. No. I tak. Przez tą chwilę, co z wami gadam, to mi 10 minut przeszło tam. No nie wiem, czy tyle minęło czasu. Nie wiem, co jest grane. No. Dobra, będę już kończyła. Mam nadzieję, że wam się ten vlog podobał. Troszkę urozmaicenia było, bo i na polach byliśmy, przez pola szliśmy właściwie. Trochę tych gęsi, te gęsi tam są przy cmentarzu. To już wam kiedyś mówiłam, że tam jest klasztor sióstr i one wynajmują chyba te miejsce tam, bo one się tym nie zajmują. Tylko, że wynajmują to miejsce tym jakiemuś gospodarzowi, co ma gęsi, kaczki, no i konie tam też się wypasają troszkę dalej przy samym cmentarzu. No, ale to takie fajne widoki, fajne odgłosy, ale zapachy to nie zawsze fajne. Czasami jak się tak stoi na cmentarzu, to jak tak zawieje z tamtej strony, to nie bardzo. No ale widoczki fajne, tak sielsko-anielsko, nie? Jak się na to tylko patrzy, nie trzeba przy tym robić. No. A potem przyszliśmy do domu, kawki się napiłam, potem się już nie chciało iść, ale stwierdziłam, nie ma tak dobrze, idę choćby na godzinę, dwie, zawsze coś tam zrobię, no i dobrze, że poszłam, bo jednak dosyć dużo tam zrobiłam, jak na taką chwilę. Jakbym nie poszła na klachy, to bym więcej zrobiła, no ale czasami też trzeba. Tylko że potem już strasznie komary gryzły, po plecach wszędzie, na rękach, masakrycznie. No, a potem sobie wracałam środkiem między działkami, już niszą od lasu, chociaż jasno było, ale sobie pomyślałam, pójdę sobie środkiem, bo to tak fajne widoczki sobie pooglądam, jak ludzie mają, co im tam kwitnie. No i to tak, przyszłam do domu, za chwilę się ciemno zrobiło. No. No i tak właśnie zrobiłam z tymi grzybami, zjadłam kolację i jestem. No i tak nic takiego ciekawego wam dzisiaj tutaj nie opowiadam, no ale w sumie no co było ciekawe, to wam pokazałam. No. Myślałam, że pójdę jutro na cmentarz, żeby umyć ten pomnik, ale chyba jednak polecę sobie na działkę. Jak najwcześniej, jak mi się uda, zrobię ten sos i polecę na tą działkę. Jeszcze chyba będę musiała po ziemniaki skoczyć, zobaczę. No i żeby tam jeszcze porobić, no bo w czwartek już tam nie pójdę, w piątek nie wiem jak to będzie, w piątek byśmy musieli jechać do tych urzędów znowu po te papierki, co tam składaliśmy,
Także nie wiem, czy pojedziemy w piątek, czy może pojedziemy na przyszły tydzień, w poniedziałek. Właściwie, co za różnica, nie? No, także zobaczymy, jak to będzie z tą działką. No, chciałabym tam trochę porobić i się nacieszyć jeszcze tą działką, nie? No. Dobra, to już kończę. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Jeszcze nawet teraz nie czytałam, tylko to, co rano poodpowiadałam i serduszka dałam, a potem miałam wyłączoną komórkę na wszelki wypadek, chociaż Wiki powiedziała, że dane komórkowe mogę mieć włączone, że przez dane komórkowe nikt mi się tam nie połączy, tylko Wi-Fi na zewnątrz, żeby mieć włączone. No ale ja też ani czasu nie miałam, żeby tam zaglądać na tą komórkę. Nawet ani sobie nie przygotowałam tam siedzenia, ani obrusu na ten stół, bo to tak zwykle robię. No bo jak przyszłam to porobić, to co tam będę to wyciągała, jak i tak nie miałam czasu tam siedzieć. No. Także komentarzy jeszcze nie widziałam, jeszcze zaraz sobie zerknę, jak mi się będzie renderował film, zobaczę, czy tam coś jeszcze dopisaliście, czy trzeba sobie na coś odpowiedzieć. W każdym razie Wam dziękuję za komentarze, za te łapki, bo niektórzy mówią, że te łapki nic nie dają, że nie zależy na tych łapkach, ale to jednak jest dużo, jak łapkujecie obojętnie, czy do góry, czy na dół, jak dajecie komentarz, dlatego że to pokazuje YouTube'owi, że film jest ciekawy. Jest wyświetlany, że jest, ludziom się tam podoba, czy nie podoba, ale no, jest jakaś akcja, nie? No, a jak jest akcja, to jest reakcja. Więc częściej potem podobno w proponowanych go wyświetla. No a wiadomo, że jak w proponowanych, to zawsze ktoś tam jeszcze nowy przyjdzie i znowu jest więcej widzów, więcej społeczności. Także zachęcam Was do łapkowania, komentowania i subskrybowania. No i oczywiście, żebyście jutro przyszli znowu, nie? Na kawkę, herbatkę albo co tam będziecie pili. Także dziękuję Wam. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa!